Siemanko wszystkim, z powrotem na moim kanale, z tej strony oczywiście Major Football i przyszła pora, żeby pokazać Wam tą kompromitującą porażkę z Brzegiem. Oczywiście wynik już znacie, miałem bardzo duże problemy, żeby usiąść do tego i skomentować to jeszcze raz, bo tak jak mówiłem, wyznaję zasadę, żeby jak najszybciej zapominać swoje porażki, a musiałem tutaj usiąść i oglądać te 7 bramek jeszcze raz. Omówiłem ten mecz tak, żebyście zobaczyli na samym początku, jaka była różnica pomiędzy tym meczem a tym meczem finałowym Pucharu Polski Międzywojewódzkiego. No i zobaczcie, wszystkie akcje, wszystkie bramki, zobaczcie, jak ten mecz wyglądał. Zapraszam Was oczywiście do oglądania i widzimy się na samym końcu na podsumowaniu. Nic więcej nie mówię. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, żebyście mnie nie szukali na początku w środku pola, ponieważ siedziałem na ławce, wszedłem dopiero w 38 minucie za kontuzjowanego Hodiego, co oczywiście zobaczycie. No wiadomo, że graliśmy teraz co 3 dni mecze, trener rotuje składem, ja tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia, on mi powiedział, jaki był tego powód. Rozmawiałem z nim oczywiście, planowo miałem wejść na 30 minut, ale tak jak mówiłem, ze względu na kontuzję Hodiego musiałem wejść w 38 minucie. Także jeszcze raz zapraszam do oglądania. I tak jak mówiłem w filmie z finału Międzywojewódzkiego Pucharu Polski, który właśnie również graliśmy z drużyną Stali Brzeg, będziemy sobie trochę porównywać ten mecz do tamtego i pierwsza taka podstawowa różnica w pierwszych minutach to na pewno nasze ustawienie taktyczne, byliśmy bardziej obniżeni, na pewno też boisko było dużo większe, więc za każdym razem, kiedy musielibyśmy podchodzić do pressingu, no to pokonywalibyśmy większą odległość niż w tych Szontowicach, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo taką samą odległość ma do pokonania drużyna Brzegu, ale tutaj właśnie miało dużo większe znaczenie nasza organizacja. No i my nie stosowaliśmy pressingu, dawaliśmy rozgrywać zawodnikom, środkowym obrońcom drużyny przeciwnej, za to oni nam nie dawali, no i przez to popełnialiśmy błędy. Oczywiście mieliśmy też próby takiego dojścia do pressingu, ale było to mało agresywne, nie było podejścia całym zespołem, no i tak naprawdę nic nam to nie dawało, nie mieliśmy z tego żadnych korzyści. I po kilku minutach rozgrywania piłki przez drużynę Stali Brzeg od tyłu, gdzie staliśmy w niskim pressingu, kilka razy oczywiście, tak jak mówiłem, próbowaliśmy presować, ale nie było tam żadnej korzyści z tego, utrzymaliśmy się chwilę dłużej przy piłce, Tomek tutaj zagrał agresywną piłkę do Łukasza, Łuki sobie przyjął, zostawił się, podał do Dro. Dro również wycofał piłkę do tyłu i tutaj długa piłka od Tomka, tam brak zrozumienia zawodnika drużyny przeciwnej, obrońcy z bramkarzem, Nazi gdzieś tam wszedł pomiędzy, został sfaulowany i mieliśmy rzut karny, którego Hodi pewnie zamienił na bramkę, no i wygrywaliśmy w tym momencie 1-0. Już kilka minut później to rozgrywanie od tyłu przyniosło korzyść drużynie Stali Brzeg. Dobra piłka za linię obrony, wrzutka, przyłożenie nogi i mieliśmy 1-1. W tym czasie jeszcze mieliśmy jedną próbę strzału z dystansu. Próbowaliśmy odpowiedzieć szybko. Tutaj Daniel strzał, ale pewnie obroniony przez bramkarza. I tutaj strata w bocznym sektorze. Wyjście z kontrą Stali Brzeg. Dobre podanie. No i tutaj zawodnik z numerem 7 popisał się niesamowitą piłką, którą wykorzystał ich napastnik i przegrywaliśmy w tym momencie 2-1. Po straconej bramce na 2-1 trochę dłużej chcieliśmy utrzymać się przy piłce, próbowaliśmy przegrywać stronę z jednej na drugą, próbowaliśmy trochę więcej grać podaniami po ziemi, przecinać drugie linie przeciwnika, czy to później już jak przecinaliśmy tą drugą linię przeciwnika, zagrywać długie piłki na naszych skrzydłowych. No i to nasze długie utrzymywanie przy piłce przesuwało drużynę Stali Brzeg, przez co nie zdążyli, tak jak w tym przypadku, znowu przesunąć do drugiej strony i tutaj się fajna sytuacja stworzyła, bo jeden przeciwnik wybiega ze strefy, zostaje Dro, Maciek oraz Kowal, no ale Fedi zdecydował się na strzał, nie można mieć mu tutaj za złe, no bo nieraz widziałem bramkę Kompanego, który ładował z 35 metrów, spróbował. Kolejna próba, rozegranie z autu, krótkie wygranie pojedynku 1-1 przez Marka, tutaj jakaś przebitka, niedokładne podanie zawodnika z Brzegu i Hodi doszedł znowu do sytuacji strzeleckiej. Po naszych próbach raz próbowała drużyna Stali Brzeg, tutaj dobre zagranie na skrzydle, wrzutka, ale prosto w ręce naszego bramkarza. Po tej sytuacji my próbowaliśmy, tutaj dłuższa piłka od Fediego za linię obrony do Tomka, który fajnie się tam znalazł, ale bardzo przytomne zachowanie obrońcy drużyny przeciwnej. Wybił tą piłkę na aut, po tym aucie mieliśmy rzut wolny, no i z tego rzutu wolnego mieliśmy jeszcze jedną sytuację
wrzutka na krótki słupek, przebitka i Maciek musiał bardzo szybko reagować i na nasze nieszczęście nie skierował tej piłki do bramki. I akcja, po której wzięła się bramka na 3-1, tutaj przegranie pojedynku fizycznego przez Maćka, dobre rozegranie w bocznym sektorze, faul na lewym skrzydłowym, wrzutka, no i idealny timing wyskoku zawodnika Stali i 3-1. Na boisku pojawiłem się w około 38 minucie za kontuzjowanego Hodiego i zanim jeszcze dotknąłem piłki, tutaj kolejna akcja w bocznym sektorze, dobrze przerwana przez Tomka, rzut z autu, kolejne dobre wejście, dośrodkowanie na długi słupek i na długim słupku był zawodnik, który skierował głową piłkę do siatki i mieliśmy 4-1. I chwilę po wejściu moje pierwsze dwa kontakty z piłką, tutaj zagranie do tyłu, od razu pokazałem się do gry. No i tutaj tą piłkę miałem skaczącą, próbowałem sobie ominąć przeciwnika Ronaldo Chopem, no ale nie trafiłem czysto w piłkę, przez co została mi ona pod nogą. Przeciwnik ją zabrał, ale nie było z tego żadnych konsekwencji. Tutaj wyjście w pozycji otwartej do przegrania strony, zagrałem do Tomka, który tam wbiegał. Tomek tutaj postanowił zagrać długą piłę, ale zawodnik drużyny przeciwnej dobrze to przeczytał. I akcja od tyłu, Fedi zagrywa długą piłkę do Daniela. Fajnie się tutaj utrzymuje przy piłce, zostaje sfaulowany. Ja szybko łapię tą piłkę, łapię kontakt wzrokowy z Maćkiem, on jeszcze nie rusza. Po chwili zaczyna ruszać, ale już zawodnik drużyny przeciwnej zdążył zareagować i Maciek nie doszedł do tej piłki. I kolejny kontakt z rzutu z autu, utrzymałem się przy piłce, zagrałem do Tomka, ale Tomek to nie zrozumiał się z Maćkiem i to podał do przeciwnej. No ale po tym szybko przejął piłkę Bobby, zagrał mi tam w gąszcz środkowych pomocników na 18 metrze jakoś, przyjąłem tą piłkę do środka, byłem tu przez chwilę faulowany, oddałem strzał, no i nie trafiłem w światło bramki, ale po rykoszecie mieliśmy z tego rzut rożny. I po tym rzucie rożnym próbowaliśmy dwa razy zagrozić bramce przeciwnika, tutaj pierwsza próba Daniela, próbował strzelać albo zagrywać na długi słupek. Piłka właśnie w ostateczności trafiła do Tomka i Tomek tutaj jeszcze dośrodkował do Luki, ale Luka nie trafił. Już później wiadomo, że nie mieliśmy nic do stracenia, więc szliśmy do pressingu. Tutaj już fajnie całym zespołem, ale i tak drużyna Stali Brzeg sobie z tym radziła. Dobre podanie dłuższej piłki na bocznego, bardzo aktywnego bocznego obrońcę. No i tutaj sytuacja, przez którą straciliśmy bramkę, brak zrozumienia z Dro. Byłem przekonany, że Dro weźmie tą piłkę, zostawił ją, odbiła się ona ode mnie. Przejęli ją przeciwnicy, zagranie do boku, kolejne zagranie nad nami, wygranie pojedynku główkowego i tutaj wejście przed Lukę, który w sumie niepotrzebnie faulował. Był rzut karny, który zawodnik drużyny przeciwnej zamienił na bramkę, która dawała wynik 5-1. No i z takim wynikiem schodziliśmy do szatni po pierwszej połowie. I pierwszy kontakt z piłką w drugiej połowie, wybicie piątki przez bramkarza drużyny przeciwnej. Mark głową do Bobana, Boban głową do mnie i tutaj w pierwszym kontakcie od razu po podaniu Bobana powinienem grać długą, prostopadą piłkę na Adama. Zauważyłem go dopiero po tym, jak przyjmowałem klatką, no już tutaj nie miałem szans, przeciwnik to zablokował. Po tym groźną sytuację z rzutu wolnego miała drużyna Stali Brzeg, dośrodkowanie i strzał, na nasze szczęście niecelny. Tutaj dobry odbiór piłki w bocznym sektorze, dobry wślizg Marka, piłka trafiła do Bobana, Boban chyba chciał zagrywać do Tomka, ja przyjąłem tą piłkę na klatę, zagrałem w drugim kontakcie do Marka, Mark tutaj próbował nawinąć sobie gościa, piłka mu gdzieś tutaj została pod nogą, w ostateczności sfaulował. W kolejnym kontakcie z piłką Boban wyprowadził piłkę, zagrał do mnie pomiędzy dwóch środkowych pomocników, ja zagrałem do Dro, ale Dro tutaj był zmuszony, żeby tą piłkę wycofać, trafiła ona do Tomka w boczny sektor, no i nie zrozumiał się Tomek z Dro. Zawodnicy drużyny przeciwnej przejęli tą piłkę. I tutaj nasza próba wyjścia z kontrą po niedokładnym podaniu zawodnika drużyny przeciwnej. Piłka trafiła do Marka. Mark zagrał do Tomka, który tutaj fajnie pociągnął z tą piłką do przodu. Wygrał pojedynek 1-1. Zagrał w boczny sektor Adamowi. Ja gdzieś tam schodziłem na piłkę prostopadłą, ale Adam nie zauważył tam żadnej możliwości, żeby podać. Zagrał do Marka na skrzydło. Mark tutaj nawinął sobie gościa, dośrodkował. No ale tam sędzia dopatrzył się faulu. I tutaj próba zawiązania akcji przez drużynę Stali Brzeg, ale znowu kolejny dobry odbiór nasz, próba wyjścia z kontrą. Znowu szedłem tam na obieg Tomkowi, on zdecydował się jednak na podanie piłki prostopadłej, niestety wprost pod nogi przeciwnika. Następnie do groźnej sytuacji doszła drużyna Brzeska,
dobre zagranie dłuższej piłki na wcinającego się tam lewego obrońcę, który wygrał pojedynek 1 na 1, zagrał piłkę do środka i tutaj napastnik nie skierował na nasze szczęście tej piłki do bramki. Tutaj kolejny nasz odbiór w obronie po dłuższej piłce. Czaban przejął tą piłkę, ale tutaj Mark był faulowany. Boban zagrał do Adama i wychodziłem tam na piłkę prostopadłą. No i Adam fajnie mnie zauważył, ale dobrze zachował się obrońca drużyny przeciwnej i zablokował tą piłkę. Jeszcze Drot do niej doszedł, zagrał na skrzydło do Tomka, ale tutaj straciliśmy w ostateczności tą piłkę. I kolejna próba zawodników Stali Brzeg, zagranie piłki na skrzydło, piłka wycofana i oddanie strzału. Dobre zablokowanie piłki przez Czabana, później tam z tego rzutu rożnego nic nie było. I tutaj dłuższa piłka na Adama, fajnie wygrał tą głowę, przecinając piłkę do Tomka. Mieliśmy z tego rzut z autu. Tutaj tak dziwnie mi podskoczyła ta piłka, przyjąłem ją jeszcze do ziemi. No byłem faulowany, nie wiem czemu sędzia, chyba mnie nie lubił ten sędzia, że zagwizdał tutaj faul dla zawodników drużyny przeciwnej. Jak ewidentnie ten gościu mnie łapie i ciągnie do ziemi rękami. No nie lubią mnie, to nie lubią, nieważne. No i sytuacja, po której straciliśmy bramkę, mój błąd w gry w defensywie, no to akurat nie jest moja mocna strona, tym bardziej przy jakimś rzucie wolnym czy rzucie rożnym. Zgubiłem krycie zawodnika, który był bardzo ruchliwy. Dobre dośrodkowanie piłki na długi słupek, no i nie miał tam problemu z tym, żeby tą piłkę skierować z 2 metrów do bramki. Przegrywaliśmy 6 do 1. No i chwilę po rozpoczęciu miałem kolejny kontakt z piłką, zagrałem do tyłu oczywiście, później wyszedłem do gry do Czabana, przyjąłem piłkę na spokojnie, rozegrałem z nim fajną akcję i próbowałem zewnętrzną częścią stopy zagrać do Tomka, który tam wybiegał na piłkę prostopadłą, ale chyba trochę o tempo za późno, bo znowu zawodnicy drużyny przeciwnej zdążyli się przesunąć wraz z Tomkiem i generalnie on tam był znowu sam na dwóch, a i tak tutaj tą piłkę przejął obrońca drużyny przeciwnej, który w sumie zagrał później pod nasze nogi. Jeszcze próbowaliśmy tam zawiązać akcję. Kilka niedokładności drużyny przeciwnej, ale bramkarz na samym końcu złapał tą piłkę. I tutaj pierwszy skuteczny pressing Adama i Dro. Fajnie Dro tam powalczył ciałem z przeciwnikiem. Zagrał do Adama. Ja tam gdzieś wychodziłem do gry, ale Adam zdecydował się na strzał. Niestety niecelny. No i tutaj bramka na 7 do 1. Rozegranie nasze od tyłu. Dro, nie wiem, możliwe, że był faulowany, ale stracił tą piłkę. Dośrodkowanie z bocznego sektoru i 7 do 1 przegrywaliśmy. Tutaj kolejna próba zawodników Stali Brzeg, ale dobre zachowanie naszego bramkarza. No i tutaj akcja, po której mogłem zdobyć bramkę. Tam Tomek wygrał w obronie 1 na 1, zagrał dłuższą piłkę na Adama i schodziłem to idealnie na krótki słupek, ale Adam albo tego nie zauważył, albo po prostu chciał zagrać na Tomka. Tomek niestety był za daleko. No ale w ostateczności jeszcze odebrał tą piłkę, próbował wygrać pojedynek 1 na 1, ale obrońca tutaj dobrze się zachował. Mark utrzymał tą piłkę, zagrał jeszcze do mnie. Ja zagrałem do Drodro, przyjęcie i oddanie strzału, groźnego strzału. Gdyby ta piłka leciała trochę bardziej do boku, no to możliwe, że miałby mega ładną bramkę. Tutaj podobna bliźniacza sytuacja z tym zagraniem piłki prostopadłej, co wychodziłem we wcześniejszej sytuacji, ale tutaj było dużo mniej miejsca. Piłka trafiła jeszcze do Tomka, który zagrał do Marka, Mark do Pera, Pero jeszcze do Dro, trochę walki ulicznej na ziemi, grappling. No i później z tej akcji już nic wielkiego nie było. Tutaj kolejne wyjście do rzutu z autu, zagranie piłki do Tomka. Tutaj była ręka, ale wiadomo, że sędzia chyba nie widział, nie widzę co on robi. No i kolejne wyjście do rzutu z autu. Tutaj balans ciałem, ustawiłem sobie tą piłkę, ale ten strzał Panu Bogu w okno. Tutaj super piłka z głębi pola Pera do Marka. Fajnie to Mark sobie tą piłkę obok przeciwnika ustawił, ale znowu niecelny strzał naszego zespołu. I ostatnie próby nasze oraz drużyny przeciwnej w tym meczu. Akcja w bocznym sektorze Tomka. Schodzi z bocznego sektora do środka, zagrywa do mnie, ja mu zagrywam piłkę prostopadłą, ale bramkarz miał problemów ze złapaniem tego strzału. Tutaj jeszcze raz ratował nas Czaban po dobrze zawiązanej akcji zawodników drużyny przeciwnej. Następnie zawodnik drużyny przeciwnej trafia w boczną siatkę. Tutaj dobrze funkcjonujące boki Stali Brzeskiej, dośrodkowanie, które broni nasz bramkarz. Jeszcze piłka trafia do zawodników drużyny przeciwnej. No i ostatni strzał w tym meczu. Zapraszam na podsumowanie.
No i tak jeszcze podsumowując ten mecz, no to wydaje mi się, że wynik mówi sam za siebie. Tutaj mój komentarz nie ma żadnego sensu. Ja mogę powiedzieć tylko, jakie miałem odczucia po wejściu, no bo można powiedzieć, że czułem taką przepaść w szybkości. Na pewno czułem się bardzo zajechany po tym meczu z Rowem Rybnik. Miałem ciężkie nogi, ale oczywiście walczyłem. To jest normalne, że próbujesz te ciężkie nogi przełamać, że te ciężkie nogi się pojawiają. Zawodnicy drużyny Stali Brzeg również mogli mieć ciężkie nogi, ale różnica, jaką widziałem, to, że oni są mega mocno nahypowani, nawet oglądając ten mecz, tymi bramkami, które strzelili. Bo wiadomo, że jeżeli przegrywasz 5-1, wygrywasz 5-1, no to grać się dużo luźniej, grasz sobie na spokoju. Generalnie każdy błąd tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No i jeszcze swoboda w tym, że to my musieliśmy zdobyć bramkę, oni sobie właśnie mogli grać na spokoju i tylko wyprowadzać jakieś groźne kontry. No i też tak było, wyprowadzali kilka groźnych kontr, strzelili bramkę po rzucie wolnym, strzelili po jednym naszym błędzie w obronie, kiedy Todro stracił piłkę. No ale nie ma tutaj już co komentować, trzeba po prostu przejść jak najszybciej do kolejnego meczu, no walczyć o ten jeden punkt. No i tyle, nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia. Najgorzej, że przyszła nam ta kwarantanna właśnie w momencie, kiedy doznaliśmy takich dwóch porażek. No i musimy teraz czekać jeszcze tydzień na mecz. Wczoraj mi się skończyła kwarantanna i dopiero chyba w sobotę, albo jeszcze nawet nie w tą sobotę, tylko w następną gramy kolejny mecz. Teraz tylko trzeba wyjść po prostu na trening, zapierdzielać i później pokazać jakość w kolejnych meczach. Jeszcze na sam koniec chciałbym Wam przeczytać słowa, które idealnie wpasowują się w kontekst i idealnie rezonują ze mną przy tej porażce. Ostatnio już chyba trzeci czy czwarty raz słucham sobie audiobooka czytanego głosem z Zenia Skiniowca, Steven Pressfield do roboty i tam było właśnie odnośnie takich katastrof, takich kompromitacji jedno zdanie. Katastrofa oznacza, że nie daliśmy rady. Katastrofa nie znaczy, że jesteśmy do niczego. Katastrofa oznacza, że musimy się rozwinąć. Katastrofa to znak, że jesteśmy u progu nauczenia się czegoś, a więc stajemy się coraz lepsi. Katastrofa zmusza nas do zrozumienia, co się sprawdza, a co się nie sprawdza, i zrozumieniu różnicy. Także mam nadzieję, że ta katastrofa, ta kompromitacja pozwoli nam zrozumieć tą różnicę, no i będziemy nad tą różnicą pracować, aby przerobić tą różnicę na siłę. No i nic, nie będę tutaj nic więcej mówił, nie będę tutaj nic wyrokował, po prostu pokażę Wam kolejny mecz, bo tak jak mówiłem, będę Wam pokazywał wszystkie mecze. Nieważne, czy będziemy przegrywać, czy wygrywać, nieważne jak będę grał, będę Wam pokazywał wszystko, bo jestem z Wami szczery. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcja, jeżeli nie subskrybujecie kanału, chyba że nie chcecie go subskrybować i trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Get my point across, yeah.